Minut 53 sekundy to czas, w jakim Agata Wilna Klaczy Dymara pokonała próbę terenową. A już za, praktycznie za pierwszą przeszkodą jest zawodniczka numer 107, Daria Kobiernik, która jest z tego krzyża blisko, a razem startuje na klaczy Ida Algera, tą klacz, którą uhodowała zawodniczka i jest jej właścicielką. Ida Alger to klacz klaczy wielkopolskiej po ogierze Contender od klaczy Iluzja po pełnej krwi ogierze Cisoj. Do startu przygotowuje się para z numerem 108, Martin Sokol i Kairu. Na klasę krosu wyrusza Martin Sokol z jeździeckiego klubu Dolni Habry. Martin Sokol zasiada konia Kairu. Kairu wyhodowany przez Mirosława Puczka. Właścicielem tego konia jest Martin Sokol. Kairu to koń czeski gorąco krwisty po wieży pełnej krwi Baradera od klaczy Scarlet po Holsztyn i Aydan. A na finiszu jest już Lucy Plechaczowa na koniu SEP z czasem 6 minut 11 sekund. Na trasie są w tej chwili, jest w tej chwili dwójka zawodników, Daria Kobiernik na Ida Algera
i Martin Sokol na Kaju. Jako następna wystartuje para z numerem startowym 109 Katarzyna Pokowska i Rozali. Ostatnia jedna, więc sobie wszystko widziałam.